Hello everybody, it's me, Mother Modena, a to jest film z moich urodzin. Tak, kochani, wydarzyło się to. Wielkie brawa dla mnie, kończę właśnie dwa... No przychodź, ale szybko, 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 szybko. Raz, zaraz, 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 zanim ma czas, jak się pokazała. Zanim zaczniemy film, koniecznie zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę pod tym filmem, będzie mi bardzo miło. No i oczywiście zajrzyjcie na moje wszystkie social media, Instagram, TikTok, Twitter, ponieważ już następne filmy będą z Warszawy, jakkolwiek to brzmi. Oprócz tego, że organizuję urodziny, to się przeprowadzam do Warszawy. W końcu się zdecydowałem, jakby każdy mi to mówił, że koniec końców i tak się tu przeprowadzę, do Warszawy. I to się właśnie wydarzyło. W sumie jak oglądacie ten film, to już mieszkam od poniedziałku, a ten film wychodzi w środę. Okej, a więc ten film będzie po prostu moim filmem urodzinowym. Będzie też to, co się wydarzyło przed, w trakcie i chyba pokażę też w tym filmie. Chociaż może nagram osobno film, jak rozpakowuję prezenty. Jeszcze nie wiem, zobaczymy jak to zorganizujemy. Tam jest Patryk. Za chwilę wam pokażę, co szykuje Patryk, ponieważ Patryk będzie mi oczywiście robił włosy. One of best friends, których mam po prostu many, ale Patryk jest takim wyjątkowym. Który pracuje za darmo. Który pracuje za darmo. Czy coś bym chciał jeszcze dodać? Chyba nie. I w ogóle ten film nagrywam dzień przed imprezą urodzinową, czyli 29 kwietnia. I resztę zobaczycie 30 kwietnia, ale już się dzieją pierwsze rzeczy związane z urodzinami. O Jezu! Nie zauważyłeś, że jestem? Nie. Mówię, co to za jakaś mała zgrabna bestia się wdarła? A więc tutaj możecie zobaczyć mini spoiler. Jakie będę mieć włosy? Patryk, prezentacja. Oh my fucking god! Looks so good. Ale właśnie on jest taki, jejku, przestań, a tak naprawdę... Na pewno ci się nie podoba. A Patryk pewnie w środku ma takie cieplutko w serduszku puka. Pokaż moją fabrykę włosów. To jest fabryka włosów, słuchajcie Patryka, tu są jakieś skunks, tu są, słuchajcie... Siwamy czarne i białe, tworząc króle. O Jezu, a po co ci ten papier toaletowy? A po prostu te włosy tak mi nakręcają. No i ogólnie cała wizja włosów to będzie Christina Aguilera vibe. Słuchajcie, włosy na warkoczyki. Będą troszeczkę warkoczyków, troszkę doczepów, troszkę tego. 2 metry. O wow! Ale poprzecinamy. Poprzecinamy, a to są prawdziwe, czy to są sztuczne? To są nie? Sztuczne na warkoczyki. No. Czy coś jeszcze Patryk chce dodać? Nie chcę nic dodać, chcę tylko ująć. Żart. Będziesz się super bawił na urodzinach? Nie. No dobra. No to trudno! Słuchajcie, to macie taki mini spoiler alert. Robimy właśnie taką próbną fryzurkę. W sensie, wiecie, jeszcze moje włosy nie są wystylizowane, to pod spodu, żeby to się tak ładnie wplotło. Ale właśnie tak jak mówiłem, to będzie taka Christina Aguilera vibe. Very warkocze, very black and white. Very erotica. Very... Z racji, że ja tego samego dnia w sobotę o 6, czyli w dzień urodzin o 7, jadę zawieźć rzeczy do Warszawy, swoje wszystkie, odezwę się do was, jak już wrócę z Warszawy. No, chyba że Patryk i inni moi przyjaciele zrobią jakieś prankę i o, ponagrywamy, żeby był fajny vlog, taki przyjacielski itp. itd. To zobaczymy. Bye! Okej, kochani, a więc ja już jestem po przewiezieniu rzeczy do Warszawy. Już wróciłem do Łodzi z Kubą. W ogóle Kuba jest teraz za kamerą. Hej! Kubę za chwilę pokażę. Ja już się umyłem, wziąłem prysznic. Słuchajcie, idę wysuszyć włosy szybko. Sobie na szczotkę, żeby były ładnie ułożone potem. I pojedziemy ja, Kuba i Paweł na salę zawieźć wszystkie rzeczy, zakupy. Potem pojedziemy jeszcze do Kasi po żelazko. Muszę wyprasować moje... Spodnie, bo wy jeszcze stylówki nie widzieliście. Dużo osób widziało, ale wy jeszcze nie. Ja też nie widziałam. Ale ty ci już będziesz mieć niespodziankę. Mm-hmm. I ogólnie... Czy coś jeszcze chcę dodać? Nie, to chyba wszystko. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już... Weź normalnie, trzymaj. Dobra, słuchajcie, kochani, jesteśmy już na Piotrkowskiej, ponieważ tutaj będę robił urodzinę. I czekamy na właściciela lokalu. Będziemy wnosić wszystko. I by the way, jesteśmy tutaj samochodem. A tutaj nie można być samochodem. Więc ja, it's official, kochani, łamę prawo. Także... Łamę prawo. Only Anna Maria Wesołowska can judge me. I jak wniesiemy wszystkie rzeczy, musimy jechać do Kasi po żelazko. Ale pokazałeś fajnie żelazko. A wy nagrywaliście coś? Dobra, kochani, jesteśmy już w lokalu. Dzięki, Patryk. Tradnie się nie zamyka. Dobra. Jezu, ale ja tak super wyglądam w tych ciuchach. Mogę przyjść na niebiesko? Poprowadzę was szybko po sali, ale tak bardzo szybko. Chyba musisz tam, tyłem. Ciebie nie chcę.
Ała! Tu jest sala taneczna, teraz jest na razie ciemno i w ogóle będzie tutaj dosyć ciemno. Teraz pięknie wyglądam, jeszcze nie w outficie, to jest lustro, zdjęcia w lustrze itp. itd. Myślimy nad tym, żeby wziąć świeczki, żeby postawić, żeby nie było aż tak... Inni mają zdjęcia w lustrze w domu X, a my ale w tej noży. W piwnicy, chodźcie dalej. Tutaj jest taka poczekalnia, jadalnia, prawda, wybieg trochę dla modeli, modelek. Adam, Adam z poprzednich filmów, pamiętacie? To on! Jesteśmy w sali jedyniowo... Loża VIP dla ubogich. Loża VIP dla naprawdę ubogich. No i co, i chyba wszystko. Osiemnastka. Osiemnastka, ponieważ kończę 18 lat, bitches. No i tak naprawdę to będzie już wszystko. Wydaje mi się. Rzuć złotóweczkę. Tak, tutaj słuchajcie, od właściciela lokalu prosił, jak co to róbcie screen i wpłacajcie złotóweczkę. Bardzo fajny, przyjemny właściciel. Pewnie tego nigdy nie obejrzę, jak obejrzy już to, to nie będzie w szoku i powiedział, ja pierdolę, tu wynająłem. Bo znaczy, jak mówią, uboga sala VIP dla mojej tej. Nie no, w sensie spoko, w sensie McDonald's vibe, nie? Teraz idziemy, słuchajcie, szybko do Kasi po żelazko i... Bo Kasia chce być bardziej opalony. I biorę swoją purse first i wychodzimy. Do widzenia. Hi guys, my już wszystko przygotowaliśmy, znaczy w większości już zawieźliśmy, nie, wszystko zawieźliśmy do lokalu, w sensie tego samego, co w tym samym czasie, kiedy pokazaliśmy rzeczy. Mam już żelazko, za chwilę będę prasował spodnie, za mną z tyłu jest Olivia Delling. Zakładam maseczkę. Tutaj jest Kuba. W ogóle dzięki Kubie, Łukaszowi, ogólnie wszystkim gościom są playlisty, ale tutaj głównym DJ-em będzie Kuba. Filo. Chciałem powiedzieć Filo przez przypadek, bo Filo jednak nie przyjeżdża. Dużo w ogóle osób powiedziało, że nie przyjeżdża i w ogóle nie ukrywam, trochę mi jest przykro, ale no jak się bawić, to się bawić, kochani. I tak. I na razie jak widzicie jest taki dziwny, ale wiecie co jest najgorsze? Że moim zdaniem te kryształki będą mega pasować. Ja tak pójdę. Będą mega pasować do tego. Te zielone bardziej. Ale nie mam grubych. Grubego nie ma. Jak to? Siedzi przed nami. Siedzi! Boże, jak śmiesznie. Fat shaming. Zróbcie nie mu stramę. Bez całowania! Bo się jeszcze zarażę czymś. O Boże! Wiecie, jaką Kuba ma przypadłość? No i co? Następną kadr chyba wam pokażę z robienia fryzury, I guess? Tak mi się wydaje. Dobra, słuchajcie, look jest już mój gotowy i pewnie widać go po prostu paskudnie, ponieważ nie mam jak nagrać inaczej. Patryk już mi robi włosy i ogólnie jest wielki, duży nieogar, ponieważ ja powinienem za pół godziny wyjść, ale nie ma opcji, że wyjdę. O 21:00 przyjdzie jedzenie i wszystko, ja nie mam jak tego odebrać. Kurwa, jak jakaś mimoza, p***dolisz, wiesz co, nagraję sobie jeszcze raz. Bo jestem zestresowany i jeszcze ty mnie denerwujesz. Niestety nie mamy spinek, więc będę przyszywał kostrój włosy do walkoczyków. Powiem wam szczerze, że jest mi niedobrze. Chcę mi się żygać. Stres. Jeszcze nie pora. A jest godzina, słuchajcie, 20:13. Ja powinienem za 15 minut zamawiać Ubera. Dobra, słuchajcie, pokazywałem wcześniej wam spoiler, ale tutaj macie już jeszcze większy, potem zobaczycie cały look. To Christina Aguilera vibe. Very that energy. Patryk się bardzo stara, bardzo. Patryk jest po prostu bohaterem tych urodzin. Natalka właśnie pojechała Uberem właśnie do lokalu i od razu jak Patryk zrobi mi włosy, ja się od razu ubieram i od razu pędzę po prostu Uberem. Zamówię Uber helikopter. Albo na pieszo pobiegniesz. Albo na pieszo pobiegnę, albo pojedę hulajnogą. Nagrywa się? Uwaga. Hello bitches, it's me, aka Mudina, aka Gorgelina, aka The Icon. Jesteśmy już w lokalu, lokal wam pokazywałem już wcześniej. And I'm here. So yeah, this is my look, Christina Aguilera vibe. Very quick shot look. Robimy nam zdjęcia na moim Instagram, modernmod, everything. One now. Ja mam Instagramie, ponieważ każdy powinien mnie obserwować, period. Podłączyliśmy już muzykę, w sensie Kaja ogarnęła, bo nikt z nas nie miał, ponieważ jesteśmy debilami. Jest już z nami fotograf Marek. Marek, chcesz się pokazać, czy nie? Marek może! To znaczy Instagramowe pokazać Marek. Marek fotograf dzisiaj nasz. Ja. Yeah. Chcesz pokazać, co już mamy na jedzenia. Because this is very excited. Tutaj są już goście. Hello, everybody, możecie się przywitać. To są już wszyscy! Okej, okay, a więc dostaliśmy w ogóle sushi. Thank you so much, hashtag sushi za jedzonko. To jest moje ulubione sushi w Łodzi, także jeśli jesteście z Łodzi, chyba nie, chociaż to jest sieciówka, wydaje mi się, to wpisujcie hashtag sushi, to jest the best sushi ever. Ktoś krzyczy. Dobra, słuchajcie, na razie wyłączamy kamerę, bo ktoś chyba mnie woła. Słuchajcie, ale na szczęście oprócz sushi mamy też pizzę od my favorite pizzeria. Gruby berek. Patrzcie, jak wszyscy zajadają. Ale dobre. Kam to, że wszyscy są zadowoleni, bo muszą być zadowoleni.
Okej, okay, a więc jestem już z powrotem 2 dni, albo chyba nawet 3. 3 dni po moich urodzinach. Mało co nagrywałem na Instagramie, mało co nagrywałem na kanał vlog z urodzin, ponieważ naprawdę była super zabawa i po prostu nie chciałem spędzać czasu na skupieniu się na nagrywaniu tego, ponieważ oprócz tego, że to były moje urodziny, była też kind of pożegnalna impreza z Łodzią. Ale naprawdę była zabawa super. Jeśli byście chcieli zobaczyć więcej, to wstawię chyba tego samego dnia, kiedy wstawiam ten film, wstawiam post z urodzin z wszystkimi gośćmi i ogólnie jak to wszystko wyglądało, także zapraszam was na Instagrama. No co, a teraz pokażę wam, co dostałem w prezentach. Nie będę pokazywał wszystkiego. Nie, pokażę wszystko. Nie wiem, czy będę pamiętał, co od kogo jest. A no i by the way, hello everybody, welcome z Warszawy już. Już nie z Łodzi. Ja oficjalnie zamieszkałem już w Warszawie. Dzisiaj wypakowałem już wszystkie rzeczy. No ja, i oficjalnie od dzisiaj filmy będą przychodziły z Warszawy. Miasta nad Wisłą. Miasta nad Wisłą. Ale nie będę sam, słuchajcie, będę mieć asystenta. Asystent? Patryk Domański, najlepszy fryzjer. Perukero. Gwiazda. Gwiazdoryk! Dobra, przejdź, zaraz przyjdę, tylko muszę iść do piwnicy. Boże, nie wiem jak tu jeszcze się operować tą kamerą, żeby panować. Uuu! Ale skok! To skok było coś! Przyszłot. Dobra, a więc słuchajcie, mam stos wszystkich rzeczy tutaj. Znaczy nie wszystkich, ponieważ nie mam ze sobą alkoholi, które dostałem. No wiecie, zawsze na urodzinach się dostaje jakieś takie drugs. Dostałem też 2 vouchery. Jeden na 100 zł do Sephory i jeden, w sumie nie wiem jaka tam była cena, na tatuaż. I ten prezent dostałem od tego, co mi się wydaje, mojej menadżerki i jej partnera. Także bardzo dziękuję, słuchajcie. Partner życiowy. Partner życiowy, prawda, na przyszłość. Małżeństwo i te sprawy. To za chwilę pokażemy! No spoiler! A prezent, kartę dostałem od Łukasza, mojego przyjaciela. Dobra, to jak już Patryk pokazuje... Krzysiu Karetka, słuchajcie, stworzył dla mnie własnoręcznie namalowany taki portret mnie. Wydaje mi się, że wyglądam gorgeous. W sensie, jedynie co, w ogóle nie wiem, czy mi się wydaje, czy jestem po prostu delusional, że coś jest nie tak z nosem. Wiesz, masz bardziej krzywy nos, ale za to nie masz podbródka na zdjęciu, coś za coś. Wstań z kanapy, przestań być. No ale oprócz tego, od Krzysia oraz Ani i Maxa, z tego co myślę, że, ponieważ oni się wszyscy składali na prezent dla mnie, dostałem również pielęgnację z The Ordinary, słuchajcie. Ja nigdy nie używałem ich kosmetyków. Tak naprawdę proszę do rewizji, możesz sobie popatrzeć, pooglądać pudełeczkę, prawda? Nigdy nie używałem tych kosmetyków, a dużo o nich słyszałem. Nie mam ich w pudełkach w ogóle wszystkich tych rzeczy, ponieważ wiecie, przewoziłem, więc rozpakowałem itp. itd. Także właśnie, ale dziękuję bardzo. I oprócz tego od nich dostałem również paletkę, słuchajcie. Hula Booty. Jest to paletka o nazwie Wild Pizza Chicken. Chcesz zrobić, pokazać kolorki? Musisz bliżej, bo nie widać stąd. Wow. Żółty jest, zielony, czerwony. Takie różne są kolory. O, takie ten tekst, tak? Co dalej mamy? Co dalej mamy? I chyba od Krzysia Animax to było wszystko. Bardzo wam dziękuję za obecność. I bardzo się cieszę, że... Bardzo dziękuję za obecność. Prawda, dobra, teraz przejdźmy na prezentu od moich przyjaciółek z Zawiercia. Dostałem, słuchajcie, od nich taki ogromny organizer na kosmetyki, jakby został make-up artist. I tutaj, słuchajcie, można sobie pochować różne takie kieszonki, prawda? Tutaj pędzelki, kieszonka. Tutaj są jakieś cienie, szmineczka, tak, rzęska. Rzęska do przyklejenia. Tutaj mamy pędzeleczki. Pędzeleczki, prawda? I co? I... Dobra, tutaj można dużą paletkę wsadzić, tak? Duża paletka. Duża paletka, mhm. Organizer. Także thank you so much, girls. Oprócz tego dostałem również takie red rękawiczki. Ale jeszcze, słuchajcie, ich nie wyjmowałem, ale jest... Ale na pewno jestem pewien, że jakiś gorgeous look z tymi rękawiczkami. A możemy to założyć teraz, czy nie? A przynajmniej już tego tak. Się nie chcę zakładać. Dobra, Patryk będzie modelem. Chcesz sam czy pomóc? Sam chcę. Dobrze. Jestem mały. Elastyczny materiał, więc myślę, że się wciąż wciśniesz w to. Wow, wow. Trochę taką mam upośledzoną rękę w tym stylu. Fajny materiał. I to by było tyle od dziewczyn. Bardzo wam, dziewczyny, słuchajcie, dziękuję. Znaczy... od wszystkich dziewczyn, które składały się... Czyli na ten prezent dajmy okejkę. Będziemy oceniać i mówić, kto był największym. Nie!
Tak. Wszystkie prezenty były fajne, ale przyjechała tylko Kaja, niestety, bo reszta lasek nie mogła. Następny prezent jest od Adiszki oraz Oli, moich przyjaciół z Śląska, z Katowic. Dostałem paletkę Morphe. So amazing. I patrzcie, jakie piękne kolory. Ten zielony bardziej się rzuca w środku. No tak, w ogóle tak jest... Z dupy, nie? No może nie z dupy, bo nic nie wchodzi z dupy ci zielonego. Chyba, że dzieci z Fiony Szrekowej. Ona nie rodziła przecież odbytnicą. Od Kuby Gruchmalskiego dostałem błyszczyk Fenty Beauty. Jest to taki uniwersalny kolor Sweet Mouth. Słuchajcie, uwielbiam. Nie trzeba. Thank you so much, Kuba, i thank you so much, że byłeś razem z nami. Ostatni prezent, słuchajcie, dostałem od... A, jeszcze dostałem od Kasi, słuchajcie, szampon Olaplex. Flex. Kasia w sumie wiedziała, że ja go chcę i bardzo potrzebuję. I dostałem go od Kasi, a te szampony nie są za tanie, także thank you so much. Dziękuję bardzo. Okej, okay, a więc ostatni prezent, który dostałem, słuchajcie, patrzcie to. Czy wy to kojarzycie? Czy wy to kojarzycie? Ja, jeśli ktoś jest taki jak ja, to, czyli fan, czyli po prostu... Fan Mean Girls, kojarzycie na pewno tą książkę. Słuchajcie, moi przyjaciele, czyli Patryk Domański here, Natalia Gwardiakowa, Pablo... Spuchnięta Anka. On będzie wiedział, że to chodzi o niego. I ktoś jeszcze? Olivia Delingowa. Olivia Delphine. Przygotowali właśnie dla mnie tą książkę, ponieważ ja kocham Mean Girls i jestem totalną rodziną George. Właśnie z takimi różnymi, słuchajcie, zdjęciami, wspomnieniami. Oczywiście tutaj jest pierwsza strona mnie, ale pokażę jakieś takie, które można pokazać na YouTubie. Bo niektóre są very nasty, very dirty. O Jezu! She slept with the football team. Beauty guru. Niektóre strony są very nasty. O, tutaj. Phone's dead. O, tutaj. Party. To było z urodzin Patryka kolorowego, który nie przyszedł na moje urodziny. Fajnie, Patryk. Tiris. Pani świat. Tak. O, wiesz co, to pokażę. Co? O Jezu! I na tym myślę, że wystarczy, że skończymy. Patrzcie, jeszcze były rzęsy. Aż 5 par rzęs. 5 par. A, bo każdemu podwójne. No tak. Ale już mi się podobają te rzęsy, bardzo fajne. A, w ogóle Patryk zrobił sam dla mnie 11-minutowy film. Jakbyście go obejrzeli i znali nasze poczucie... Będzie na YouTubie. Będziesz na YouTubie? No bo to kiedy dodasz? O 18. No to ja też jutro dodam. Macie w opisie link do filmu, którym Patryk dla mnie nagrał i słuchajcie, jest hilarious. Jeśli no w sumie śledzicie nas, więc wiecie, jakie rzeczy nas śmieszą. To był the best gift ever. Thank you so much. Ja bardzo lubię takie rzeczy. Creative. Oczywiście wszystkie prezenty były super. Ale bardzo... ten przebił. Ale Patryk po prostu bardzo się zaangażował w tą rodzinę i w ogóle i dostałem super prezenty. Pablo malował książkę, ktoś to się... Wszyscy malowali. Wszyscy malowaliście. Znaczy on akurat no, różowo. Na różowo. Wejdź na mnie, znaczy mówimy, cytujemy, żeby nie było, albo na przykład Polska dla Polski, jeszcze sonda, odsłoń! No i dobra, no nie, może nie było dużo imprezki pokazanej, ale pokazałem wam co dostałem. Ale może kilka zdjęć before. Jakieś... Powiedziałem, że na Instagramie będą, zapraszamy na mojego jeszcze raz Instagrama i tam będą zdjęcia z urodzin. Jedno nawet będzie z Patrykiem. No i to by było na tyle. Koniecznie zasubskrybujcie, zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, żeby było cool. Słuchajcie, na nowy start koniecznie zostawcie suba. No i widzimy się już w następnych filmach. Następny film w sobotę o 12. Buziaki, bye! Yo, siema ziomeczki! Ale... Oh, wow.